большой, но он капец какой сильный. Это хищник. Он разворошил полностью всю избу. Норильск для меня это ад. Вы на пятом месте, Норильск по загрязнению. У нас, я не знаю, как вам по новостям показывают, там Путин. Это просто тут тотальный режим. По всему городу горячей воды нет у нас. По всему городу. Norilsk to zamknięty okręg przemysłowy, znajdujący się za kręgiem polarnym w azjatyckiej części Rosji. To jedno z najbardziej wysuniętych na północ miast świata. Nie da się tu dojechać drogą lądową. Można dopłynąć lub dolecieć. Do wjazdu potrzebne jest specjalne zezwolenie wydawane przez rosyjskie władze. Oficjalny powód? Arktyczna strefa przygraniczna. W powszechnej opinii to jedno z najbardziej przygnębiających i zanieczyszczonych miejsc na Ziemi. Po kilkudniowej przeprawie promem przedstawionej w poprzednim materiale docieramy do portu w Dudince. Stąd do Norylska jest już niecałe 100 km. Pobudka w naszej gościnicy. Jesteśmy w miejscowości Dudinka. Do Norylska jest dosłownie rzut beretem, godzina jakoś. Ale obok naszej gościnicy jest były żelaznodrożny wagzal. Kiedyś tutaj pociągi jeździły do Norylska z Dudinki. Ale no, ta trasa nie była za bardzo uczęszczana, nie była oblegana, więc ją zamknęli. I teraz one są tylko pociągami towarowymi. Tak, no i trzeba też zaznaczyć, że te pociągi jeździły tylko na trasie Dudinka-Norylsk. Jakby ta linia kolejowa nie łączyła się z dalszą częścią Rosji. To był taki oderwany kawałek. Ale słyszeliśmy w ogóle, że tutaj czasami można się załapać na te pociągi z piaskiem, wskoczyć na nie. Tak, trzeba się dogadać. A właśnie widzimy panów, którzy tu idą, więc może się dogadamy z nimi. Będziemy udawać debili, że oni by myśleli, że są pociągi, dobra? Tak, będziemy. Здравствуйте. Мы хотели узнать, есть вообще какая возможность добраться до Норильска на поезде? На поезде навряд ли. На автобусе. На поезде вообще нет? Это не приключение, на поезде не... А, на грузовом хотите? Да. Просто так. Да, мы хотели приключения. Да, романтику. Ну, я не знаю, вам на трассу сюда выходить надо. А так, если я не знаю, то надо к машинистам вам подходить. Хорошо, все равно интереснее здесь, потому что раньше здесь ходил... Электрички раньше. Электрички ходили. Да, сейчас все уже нет. Давно закрыли, говорят. Видите, уже проводов даже нет. Печально, печально. Поезды это самый лучший вид транспорта в мире. Да, весело ехать. Да. Ну, занесло вас, охренеть. А вы сами местные? Нет, в Самурской области. Кажется, знаешь, все здесь приезжие. Да, здесь работа. На Дальнем Востоке. Ну ладно, погуляем еще. Спасибо вам большое. Аккуратнее только. Конечно, конечно, мы очень аккуратно. Спасибо. Появился тень надеи, что если загадаем с паном, тем, как он называется? Машинистом. Машинистом, то может нас везде. Вели люди не вообще, что эта линия колеева тут существует. Эй, хоть бывать, там есть отвертый вагон. Ну, отвертый вагон, так. 1953. Jak sobie będzie jechał, to będziemy słyszeć. Zobacz, tutaj wszystko jest w ogóle spalone. Nie chcę to stanąć, żeby to się nie zerwało. O, coś jedzie. Jedzie, naprawdę jedzie. Można z wami autostopem. Zdrasujcie. Można z wami ciut-ciut. Skolka stoicie? A, nie skolka czasów, da? Dla nas, spasujemy proszę. Tam drugi jedzie. Niestety nie mógł nas wziąć. Nie można gdzieś zatrzymać się po prostu. W sumie to jest Rosja. Można? Kucznij po prostu. Ej, uważaj, bo to jest niebezpieczne. Nie wiem, jak to się stało. Nie jestem w stanie tego racjonalnie sobie wytłumaczyć. Koleś powiedział, że nas nie zabierze pociągiem dowalałym do Norylska, ale z jakiegoś powodu jednak nas zabrał. Jedziemy do Norylska, pociągiem! Ale on nie będzie szybko jechał, o tyle dobrze. Trzymasz się? Jest filozofia Julii. Tyle tylko, że wiesz, te pociągi jeżdżą kilka godzin, nie? Nasza mieć teraz, was idą w Warszawie. Dobra, jakie są straty? Ręce po prostu mi odmarzają. Wysiedliśmy na... Moje plecy. Nawet... Ja nie zdjęłam przez całą drogę plecaka, bo się bałam, że mi wyleci, bo tam była dziura za mną. A to dopiero początek norylskiej przygody. Nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. My nie jesteśmy tuż w samym Norylsku, ale... Nie. To już chyba jest kawałek do Norylska. No ale jest droga obok. Pójdziemy zaraz łapać stopa już do samego miasta. My iskacie li priključeni. Dawaj, łapka. A masz 5 godzin. Ale mamy farta.
chwilę opania i zatrzymał się kanał na ostatni fragment do Norylska. Wow, здравствуйте, спасибо. Это вы? С Польши. Польши? Да. А чуть-чуть на грузинов похоже акцент. Мы на грузинов похожи? Акцент, акцент. А вы грузин? Да. А. О, на русский трое тепло. Ale jest magia w tym. Czuję po prostu taką moc Noryska okolic. A mnogo gdzieś ludzi z Osetii, ile z drugich republik, a tam nie znają kawkaskich. A u was na przykład w kompanii больше местных или приезжих, как называется? Приезжих. Здесь знаешь как? Здесь зарплата есть, людям платят деньги. А намного больше здесь зарплата, чем в других частях России? Ну, здесь стабильно платят, стабильность. Тебе не скажут, завтра приходи за деньгами. Сегодня отработал, завтра. Я работал на заводе, завод закрыли, я остался без работы. Остался без работы, вот приехал сюда. Ну а так на сколько раз больше зарплаты? Там я получал 25, ага. Здесь 65-75. И сколько лет вы здесь? Третий год. Да? Приехал на 3 месяца. Я знаю людей, я там, он приехал в Белоруссии на 2 года. Ага. 20 лет здесь живет уже. Там уже тяжело на материке. А где это материк? Потому что для каждого материк имеет другое значение. Они считают Норильск остров. Ага. Красноярск это уже материк, все остальное материк. Здесь тайга, там горы. Jedziemy sobie trasą do Norylska, już ta końcówka, i widzimy mnóstwo ludzi właśnie w naturze zbierających. I panna mówi, że zbierają grzyby, zbierają jagody, że to są te ostatnie chwile, kiedy jeszcze można to robić. I wy raczej straciali gdzieś turystów? To jest ludzi, którzy przyjeżdżają z drugich stron, nie? A z Rosji? Здесь рабочий город, здесь туристов не бывает. Z bezkresu tundry wyrastają pierwsze budynki. To przedmieścia Norylska. Przy wjeździe poza nazwą miasta widzimy również wielki napis Nornikiel. To przedsiębiorstwo, do którego poza licznymi kombinatami należy też lotnisko oraz port. Koncern otacza wiele kontrowersji, jak chociażby te dotyczące niedawnego wycieku paliwa, który doprowadził do katastrofy ekologicznej w regionie. No, czuję już od razu, miałam zapchany nos. Dobrze, można poczuć to nie chciałem dyszać gdzieś. I to w Norylskie też tak, ale tylko rядом z kombinatem. Norylskie też tak bywa. Tam nawet na wjeździe do Norylska napisane Nornikiel. To jest Nornikiel i wlaje się hazjainem wszystko zdjęć, da? A wasza kompania też przynależy do Norniklu? Nie. Tutaj wszystko przynależy im. Wszyscy pracują na nich. No i dojechaliśmy do Norylska z pomocą pana, z ciężarówką i wchodzimy. Спасибо вам большое. Спасибо. Это ваша вода. Спасибо. Вам еще понадобится. До свидания. Пока-пока. Как пишем рождение в Норильске? В шоку. Za czasów Związku Radzieckiego praca w Norylsku była marzeniem wielu. Obecnie zarobki w tym miejscu kuszą już tylko specjalistów oraz mieszkańców najbiedniejszych republik Rosji, takich jak Inguszetia czy Tuwa. Dla nich wyjazd na daleką północ to wciąż życiowa szansa. Coraz więcej osób narzeka jednak na brak inwestycji w mieście i rosnące ceny. W dzisiejszych czasach pod wieloma względami jest jeszcze gorzej niż było kiedyś. I to nie tylko w kwestii cen czy dostępności produktów, ale takich banalnych spraw jak nawet zakwaterowanie. To znaczy, są tutaj dwa mega drogie hotele, gdzie można się przekimać, ale my teraz chcemy znaleźć miejsce na nocleg i mamy z tym problem, bo wiadomo, chcemy jakby to zrobić w normalnej cenie. I wszystko jest zajęte po prostu, bo przyjeżdża tu tylu pracowników. Ciężko gdziekolwiek się wpisać i do tego jeszcze jest to, nie jest to takie proste, że idziemy gdzieś do jakiegoś motelu czy coś, tylko to są jakieś rozbite kwartiery gdzieś po całym mieście i takie agencje jakby ogarniają wpisanie ciebie tam jako kogoś, kto tam będzie kimał, więc nie wiem jak to dzisiaj w nocy wyjdzie i nie wiem gdzie będziemy spać. To skazali tak, da? No teraz my nachodzimy się radom z gatunku. No nie znaję gdzie nada nam wyjść. Do autowokzala. A no ja nie znam tutaj. A, to jest gdzie? Tam gdzie już służy u nas na żywot. To jest gościnica u was doma, da? Nie, nie u mnie doma. Mam kwartierę posłuszną, ale.
Да-да-да. А сколько она стоит здесь? А квартира у нас 63 тысячи. А это будет здесь или надо где-то съезжать? Нет, ну это ехать надо будет, конечно. Вот, только вы по-быстрому, ну, как бы постарайтесь по-быстрому, потому что я вот собралась тоже уходить на уборку в другую квартиру. Вы сейчас буквально за 10 минут дойдете, но я вас подожду прям полчаса. Хорошо, ну ладно, сейчас идем тогда. Здесь что здесь? Здесь разрушена машина, это здесь? Ну я не знаю, я не вижу. Вита, она пойдет 9 пентровым. Чи то есть там где-то? В тамтом стороне. Альтернатива ноцлегу, таких мест есть множество. Na ewentualne kimanie w razie problemów. Te wąskie przejścia są absolutnie wszędzie i to jest specjalnie tak zrobione ze względu na wiatr, bo tu szaleją takie wichury. Zobacz tam na ścianie ten plakat. Papa i mama, nie umierajcie. Pomóż zawisłym od narkotyków. My gdzieś, każe co? My gdzieś. Podeszli? Da, 39. Jeszcze raz? No, вот, смотрю, поляки вот. Да, поляки. Как вы узнали? Да, просто это, хозяин. Хозяин, куда телефон? А вы хозяин, да? Хорошо, мы долго искали вашей квартиры, сложно найти. Właściciel kwartiry, w której spędzimy noc, pochodzi z Kazachstanu. W młodości mieszkał przy semipałatyńskim poligonie atomowym. Później wyjechał do Norylska za chlebem. Zatrudnienie znalazł w jednym z lokalnych kombinatów. Szybko jednak został zwolniony za publiczne wyrażanie niezadowolenia z warunków pracy oraz podburzanie innych pracowników. Nie potrzebujemy tu awanturników, tak mu powiedzieli. A czy to gdzieś magazyn? Nie. Pewnie, chyba. Nie chciałem tego widzieć, ale tu jest normalnie nasrane na... Co tu się dzieje? Ej, to jest ludzkie gówno. Specyficzny, mega specyficzny blok. A to co? Это фирма? Ну, раньше были, как сказать, бытовые помещения там. Ага. Это же общежитие, тут и кухни были. Ну все, добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы муж и жена? Да. Знаете, почему здесь так сложно найти квартиры? Ну, во-первых, здесь у нас проблема с работой. Короче, решили они тут вахту. Им выгодно возить сюда вахту. И вот они людей сюда завозят, и вот таких ищут, как мы, у которых есть... квартиры и занимают их. Mm. Еще намного очень дорожее, сложно. Чем в других городах России. Да тут все дорожает, тут все дорожает, кроме тут наших продукты. Но я слышал, что на два раза дорожее, чем в Москве, это правда? Да. А жизнь здесь дороже, да? Ага. А зарплаты его? Ну, в Москве зарплаты. Большие зарплаты. В Москве, конечно, но я слышал, что здесь на два раза больше там зарплаты. Там всякие у них магазины, дисконты, пятерочки, скидки, у нас такого здесь нет. Угу. Вообще пятерочки нету? У нас ничего нет. Океан. Ни девяточки, ни пятерочки. Не, ну что ты наговариваешь? Только Балтика и Северка. У нас тут зелень 700 рублей, укроп. Я с материка 150 рублей укроп везла. Но он здесь зачух. Господи, вот я на вашем месте на Бали, блядь, полетел. На рейс? Для меня это ад. Вот Левандовский бы не приехал сюда по-любому. Да ты иногда сброс идет, что вот так вот ходишь. Ну, неприятно, да, вот? Ну, газы из газы. Masakra. Powiedz, co nam Państwo powiedzieli, główna zasada tego naszego mieszkania. Główna zasada jest taka, żeby nikomu nie otwierać, zamykać drzwi. Jak ktoś będzie pukał, to siedzieć cicho i dzwonić do nich, że ktoś do nas pukał w drzwi i generalnie najlepiej w ogóle nie wychodzić, bo jest niebezpiecznie. Jak to pokazał Pan i powiedział, że lubią sobie ludzie tutaj dać w żyłę. Jeszcze powiedzieli, że w ich bloku mieszkają sami menele. No ale wiadomo, przesadzają. Może sobie tak trochę żartowali. Ale sobie powtórzyli to 3 razy, że absolutnie nikomu nie otwierajcie drzwi. Bo będą do was pewnie walić w nocy ktoś tam pijany. To jest nasz główny pokój. Tutaj śpimy, tutaj jemy i toaleta. A, jeszcze o tym zapomniałam. Tutaj jest taki ważny komunikat nad toaletą. Okurki i prezerwatywy w unitaz nie brasać. Musor nie rozbrasywać. Etim człowiek i odliczajec się od świni. No, pani powiedziała, że tutaj często przychodzą z dziewuszkami na swidania. W sensie, że nocleg wynajmują tylko na spotkania z... towarzystwem. No i te mieszkania tutaj są mega drogie. Za to płacimy 150 zł. I to jest najtańsze, jakie w ogóle znaleźliśmy. To telefon dzwoni? Nietu gorącej wody. По всему городу горячей воды нет у нас, по всему городу. Смотрите, вы просто кипятите чайничек, ну как-нибудь там друг друга польете, помоетесь. Хорошо. Ну хорошо, хорошо. Спасибо, что вы позвонили. Ага, сейчас мы будем знать. Ага.
Czyli tak, nie ma wody i jeszcze do tego czujemy jakiś mega dziwny dym w mieszkaniu. Nie wiemy, o co chodzi, ale słyszę, że ludzie się krzątają na korytarzu, więc może to wyjaśnimy. Stało się coś patologicznego. Wszędzie unosi się dym na tej klatce. Nie wiadomo dlaczego. To to Garit? To jest twój. Tam patrzę, to jest bardzo dużo. A z woda? Ujrzec. Nie, nie, to opcja. Znaczy, Karyb, człowiek zbiorczy się to, którym patrzy. No, wykluczyli elektryczność. A, to jest prowada Garyby, tak? Tak, znaczy, woda mnie tam. A woda, a skóra biała? No, z tych mówi, że topi to. My zrobiliśmy to, poczęstowali. Tak, nie zdążyliśmy się rozpakować dosłownie i taka akcja od razu. Miejmy nadzieję, że się nie zjaramy tej nocy. Ani nie utopimy. Tak, to też chyba było gówno. Też to chyba stało masakra. Co tu się dzieje? Cały czas śmierdzi. Cały ten dym, wszystko to czuć w pomieszczeniu. Musimy teraz otworzyć okno. Słyszysz, że syrena? Mhm. No. Widzisz ten podzawał? No. Specyficzny, nie? Mega dziwny. Zobacz, jaki jest jakiś odstęp pomiędzy jedną zabawką a drugą. Podobne place zabaw można zobaczyć na każdym norylskim osiedlu. Władze malują je mocnymi, jaskrawymi kolorami, aby dodać okolicy trochę życia. Dzieci wydają się być zadowolone, chociaż część z nich ma trochę inne zainteresowania. To pierwszy raz, kiedy my stracili młodzież, młodzież za dzieci się. No. Jak wy czytajcie? No młodzież, naверно. Wy z siebie czytajcie, że Jakie same interesy miejsca dla młodzieży w Norilskie? No, naверно, площадки, заброшки. Давно они запрошены? О, еще кто его знает, Бог его знает. Тут домов 5-6. Некоторые дома, вот я видел, наверно, 1-2 дома, что они наполовину заброшены. Многие дома уже забрасывают, потому что, ну, аварийные. А вы здесь родились, наверно, да? Нет, я приезжий, с 4 лет тут. А с вашей точки зрения, как здесь живется? Как для детей есть какие-то... Ну да, вот сейчас там возле 40-й школы строят площадку вон в той стороне. Сейчас начали строить. Потом в Тундре построили хорошую площадку. А часто здесь, я слышал, что здесь часто зимой, например, когда идет курган, обрезают активировку, то есть что дети не ходят в школу. Да. Часто это бывает? Ну, из-за погоды просто? Очень-очень часто. Родители решают, ходить или нет. Зимой у нас бывают очень сильные ветра. Вот, даже знак, вот, кремне даже знаки гнули, светофор погнул один. Заброшенный полицейский участок не будете фоткать? А давайте, пойдем. Его еще поджигали. Хотите, можем внутри экскурсию провести. Смотрите, тут самое главное под ноги. Смотрите, так как можно все безопасно. Тут то есть вы эксперты уже по заброшкам, да? Нет, конечно. И часто вы встречаете бомжей здесь? О, вот один раз было. Мы полчаса залезли в эту заброшку. Очень было страшно. Мой друг вот этот боялся. Он говорил, шаги, Арсений, шаги. Я говорю, да какие шаги, это дверь от ветра. Я хочу выйти из нее. Думаю, ну все, домой сейчас пойдем. Мы были, получается, на 4-м этаже. На 5-м. На 5-м, да. Хотим выйти, я хочу выйти. Вот так силуэт просто проходит и так орет просто. Кто здесь? Мы так испугались. Я вот так к стенке прижался вместе с ним. Он так потихонечку, трубу ложит, который садится вот так вот. Он все комнаты так заглядывает. Вот так вот я выхожу, смотрю. И как мы побежали. Ну, короче, что-то было в руке. Скорее всего, нож, потому что прям вот было. Ходите на второй этаж, поднимемся. Вот тут завалило. Это было, то нам скучно было. О, интересно стало. Первый раз я работаю с курсоводом. Заброшки. Возможно, бомжи спали и не раз. Ушко. Нормально. Позже топчан. Вот, получается, вот тут, вот там вот пожар тушили. Тут очень много мусора. Зимой тоже ходите по заброшках? Или... А какая разница? Только единственное, что опасно, это то, что вот это вот все, вот по эту, вот, скорее всего, тут будет все в снегу и не видно, что под... Подошла. Там сказали, что в Норильске, что был такой случай, что белый медведь зашел в Норильск и там жил несколько месяцев. Да, да, было такое, он по помойкам рыскал. Росомахи бывают, заходят, избу ломают. Вот у моего, получается, отца друг, к нему, получается, прям внутрь избу зашел, росомаха зашла, она там все переворошила.
Но он небольшой, но он капец какой сильный. Это хищник. И вот они часто вот избы, то есть он разворошил полностью всю избу. Там был вот такой железный короб, который два человека или как вот так вот тащат. Он этот вот короб затащил на кухню, открыл его и, короче, съел все консервы. И почему медведи зимой здесь приходят? Потому что еду ищут. Если это мама с детьми, то могут и на людей набрасываться. Rozmowy o niedźwiedziach polarnych to częsty temat na dalekiej północy. Co ciekawe, w mieście znajduje się pomnik upamiętniający jednego z nich, Ajkę. To młody niedźwiedź polarny, który mieszkał na okolicznym blokowisku razem z rodziną ekscentrycznych filmowców. Jednak statuły ku czci tych stworzeń to nie jedyna nietypowa rzecz, na jaką natrafiamy w Norylsku. Olbrzymi, można dotknąć dzioba. O, zdravstvuyte! Вы увидели, нам стало интересно, можно зайти внутрь? Да, конечно, пожалуйста. Памятник привезли и его разграбили. Я вот сейчас им присматриваю за ним. Когда он еще летал? Последний раз где-то в 2000 году. Это, не знаю, я для чего это, кому было надо. Когда возможно, они всего не разграбили, потому что нигде продать не было. Может быть. То есть вы просто механик самолетов? Я работаю в порту механиком. Ага. А увлекаюсь авиацией. А, то есть просто да, как хобби, да? Пошел в администрацию, говорю, дайте мне, я закрою, сделаю замки и буду следить за бесплатно. Но производение этого самолета было в каком году? 75-го года. Все, конечно, вот пограбили. Пожалуйста, фотографию. Смотрите. Можно садиться здесь? Ну там мокро, ну, садитесь. Делайте. То есть на этом самолете? Какое его направление? Красноярск, Диксон. Норильск, Красноярск. Ага. Мог Норильск, Диксон, по поселкам не знаю, там где есть что-то. Красноярск точно летал. Но здесь было еще все было абсолютно целое. Это уже пограбили наши жители. До того, как его закрыли. Но все равно осталось некоторые. Ну хоть не побили все, и хоть не сожгли. Пожарно сделали. Что-то здесь, ну просто. Błądząc po mieście w godzinach porannych, spotykamy sporo dzieci i młodzieży. Jest 31 sierpnia, ostatni dzień wakacji. Dorośli w tym samym czasie pracują m.in. w pobliskich kombinatach. Postanawiamy udać się w okolice jednej z fabryk, aby porozmawiać z jej pracownikami. А что случилось, что здесь так грязно? Это всегда или только из-за погоды? Нет, это мойка не работает. А когда дождь идет, бесполезно их мыть, они все равно с черными будут ходить. Зимой еще хуже? Нет, зимой нормально. А снег чистый, да, белый или черный тоже полезный? Он местами, он серый такой. В прошлом году зима была, 3 месяца 50 градусов. Сколько аварий было в городе, много. Тогда, если есть такие морозы, как дорога из Дудинки в Норильск, она закрыта тогда? Если метели не видно ничего, допустим, там 3 метра видимости, да, она закрывается сразу. Я как-то помню, мы сюда приехали, надо было привезти ребенка в больницу. И на 3 дня мы здесь зависли. Я говорю, а домой-то надо ехать, как-то это самое. И попросили, вот где поезда, попросили на вот это, которые перевозки поездов, и нас увезли на транспортном поезде, нам дали соглашение, в кабину нас посадили, говорит, вы доедете. То есть вы родились в Дудинке, да? Нет. Я родилась вообще в Магаданской области. Попытаешься, 10 лет прожил, попытаешься уехать, не уедешь. У меня мама живет в Краснодарском крае. Ты прилетаешь туда, и ты понимаешь, что ты хочешь домой, а там же тепло, я уехала сюда, минус 6 было, приехала туда, плюс 19. Я говорю, мне залезть лучше в холодильник и посидеть там, потому что мне стало плохо, у меня стало давление. Сюда приезжай, все хорошо. Как от меня лично увезете. Это подарок, да? О, спасибо, ну очень приятно. О, я уже шипела до моего афганского плецашка. Плецак из Афганистана и... Мишка из Норильска. А вы долго уже здесь? Месяц. А на сколько раз выше зарплата здесь, чем в Красноярске, например? Раза в два. Ну, здесь воздух грязный. Очень грязный. Экология отвратительная. Это правда. Здесь заводы, когда выбросы делают, здесь просто туман стоит. Вы откуда вообще? Польша. А здесь комбинат, да? А, это интересно. А вы тоже приехали откуда? Я местный. О, первый раз встретили местного. Да, я здесь родился. Что, приезжают? Пойдемте с нами. Можно с вами прийти? Ну, пройдемте, да, просто. Папка, а там сколько людей здесь местных, а сколько приезжих? Нам это интересно. О, да, это я... Уже местные уезжают. Скажу. Потому что некоторые люди нам рассказывали, что здесь зарплата на 2 раза выше, чем в других там республиках. И из-за того приезжают таких... Нет, уже не... это в Советском Союзе было так. Да?
Сейчас зарплаты такие же, в принципе, как и в европейской части России. Jak mówią lokalni, z czasem można przyzwyczaić się do wszystkiego. Do jakości powietrza i do hałasu, który również jest ogromnym problemem miasta. Posłuchajmy, jak brzmi jeden z kombinatów. Poza kamerami udało nam się też porozmawiać z kilkoma pracownikami. Wiele osób nam to mówi, że tu się przyjeżdża niby na chwilę, ale potem jak się pracuje te 2-3 lata, przywyknie się już do tutejszego klimatu, to w sumie zaczyna się już myśleć o tej tak zwanej emeryturze północnej. To znaczy, ona jest znacznie wyższa od emerytur w pozostałych części Rosji. I żeby ją dostać, trzeba tu przepracować co najmniej 12 lat jako kobieta i 15 lat jako mężczyzna. Ale to jest też takie dość skomplikowane, bo w sumie nie wliczają się do tego urlopy macierzyńskie, nie wliczają się do tego wszystkie jakieś te odpustki na wakacje i tak dalej, więc jak już przepracujesz te kilka lat, to potem jeszcze zostajesz trochę dłużej, a koniec końców później zostajesz na stałe. Po kilku godzinach spędzonych w okolicy kombinatu wracamy na nasze osiedle. Chcemy zobaczyć, co dzieje się w mieście po godzinach pracy. Bardzo ciekawe. Jest cały czas jasno i z tego, co się orientujemy, to teraz są tak zwane białe zmierzchy. A wcześniej były białe noce. Wtedy jest cały czas jasno. My się spóźniliśmy o miesiąc. Jakbyśmy tu byli miesiąc temu, to byłaby czwarta w nocy i by było cały czas tak samo jasno. To znaczy, to jest ta biała zakaty. To jest będzie prosta noc, stanowi się bystra ile tak? Noc nie będzie, tak. I to górę taki. Dlaczego przyjechaliście сюда, na Norilsk? Nie, просто хотели увидеть жизнь на краю Сибири. А когда мы здесь приезжали, нам сказали, что в Норильске вот овощи, арбузов нету. Ну, я вижу, здесь у вас все есть. Раньше это не было дорого, раньше это когда в 90-х годах. А насколько дорожее здесь, чем в Москве, например? Арбуз 75 рублей. В Москве, может, там 30 рублей, 25 рублей может. То есть на два раза дорожее, да? Ну, здесь видишь, а дорога нет здесь, а перевезти, это тяжело же поехать. Ну да, это понятно, конечно. Пароходом там. Спасибо. Ну что? Если ктоś? Так się buduje na wiecznej zamarzlinie. I pod każdym domem, blokiem, są tego typu miejsca. I oglądałem na YouTubie taki dokument rosyjski o imprezowaniu, o życiu nocnym, to ogólnie o studentach z Dudinki, akurat nie z Norilska, no ale praktycznie to jest to samo. I oni opowiadali, że jak nie mieli hajsu, to nie chodzili do żadnych barów i tak dalej, bo to wszystko było drogie, tylko brali jakiś samochód i przychodzili właśnie tutaj. Tu mamy potwierdzenie, mnóstwo butelek, ale trochę nie mogę, strasznie tu śmierdzi sikami. Co to jest? Jakaś koszulka. Łatwo dostępne miejsce, bo pod każdym blokiem takie coś jest. W sumie to trochę tak jak dla nas chlanie w bramie, nie? Gdzieś tam w Poznaniu, w kamienicach. Patrz, jeszcze też są te zajmieczki klasycznie. Извините, dobry wieczór. Wy mogli nam objaśnić, my przyjechali z Polski, my nie znamy, co to takie biały zakat. My chcieli przyjechać здесь na białej nocy, no nie успели. Białe noci nie zakończyły, tak, к сожалению, где-то вот в июле. Białe noci to jak будто день, то есть вот как бы солнце светит, день и как бы вот так. А сумеречная ночь это уже такая более тёмная ночь. То есть как бы сейчас будет уже темнеть ближе вот, не знаю. И как вы справляетесь с этим? Это вас бесит или можно? Белые ночи я не люблю. Потому что невозможно спать и всегда светло. Ага. То есть поэтому мне не нравится, но многим нравится. Ну добра, czyli po prostu już spóźniliśmy się na noce polarne. Niestety. Czyli pewnie po prostu będzie noc trochę bardziej taka przejrzysta i tyle, tak? Ale no, już tak. Nie taka, że będzie jasno cały dzień, całą noc. Wiesz, jak nazywany jest Norilsk? Nie. Nazywany jest północnym Piterem. Warto zaznaczyć, że w Norilsku jest kilka reprezentatywnych ulic. Są one skupione głównie wokół prospektu Lenina. Znajdziemy tu budynki zaprojektowane na wzór architektury w Petersburgu. Jest też kościół, meczet, siedziba firmy Nornikiel, liczne sklepy oraz pierwszy dom zbudowany w latach 20. Sami mieszkańcy wydają się być szczególnie dumni z galerii handlowej Arena, którą wielokrotnie polecano nam odwiedzić. Dobra, za mną jest galeria Arena, która jest teraz centrum spotkań młodzieży, jak jest tak zimno i mokro. Znowu, żeby zachować odległość między od jednej osoby do drugiej i odległość na długość niedźwiedzia. A co byś chciała tu kupić w tej galerii? To co musimy kupić, bo inaczej zamarzniemy, czyli rękawiczki,
coś pod spodnie, jakieś takie leginsy i skarpety. No i jeszcze pamiątki oczywiście dla naszych patronów. Będziesz miał w kalosze na minus 60, tu jest napisane minus... 60. Ale młody to nosi tu nas. Nosi, da. A wy miasta, wy здесь родились? Nie, jest w Kirgizji. A много приезжих здесь? Z drugich stron w Norwegii. Z drugich stron, nie? Здесь сюда же только российские гражданство же пускают. No, was пускали? Нас пускали. У нас, да, у вас вот то визу дали, а нам у нас гражданин России же мы. А, вы получили гражданство, да? Да. Мы все равно через 2 года уеду, потому что мы пенсию получу. Все равно же хочется у себе уехать. А, то есть северную пенсию? У меня не будет северной, потому что я же торгую, в Киргизии буду жить. А. Ну, старости лет, хочется там умирать. Почему так, что не пускают иностранных граждан здесь? Здесь же ну, здесь закрытый же город. Ну, я знаю, но почему? Военный. Типа, посуди здесь. Норникель, наверное. Хорошо. Ну, ладно, спасибо вам за эти участки. Хорошего дня. Ага, в галерии есть тоже пункт Норникель, где можно зобачить строи охромные и одразу апликовать о працу. Здравствуйте. А у нас здесь выставка проводится. Ну, и сразу можно получить здесь устроительную работу. Да, в центре подбора персонала, все верно. А если мы иностранцы, тоже можем работать в Норникеле или нет? Ну, нет. Извините, а можно посмотреть это? Ну, честно говоря, ни разу не занимались этим, но можно попробовать. Это у нас электрогазосварщик. А здесь ничего не видно? Ну, здесь да, здесь затемнено. А много людей здесь работает на Норникеле? Много, большинство. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie sprzedają się pamiątki. Chcemy ogarnąć pocztówki, magnesy i jakieś inne ciekawe rzeczy dla patronów. To jest bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie pudełka na zapałki, ale te pudełka są zapakowane w taki specjalny, ładny pojemniczek. Tutaj jest jeszcze taka mniejsza wersja z napisem Norilsk. Zostawimy na oryginalność, mam nadzieję, że to doceni. Norilsk, co to jest? A to jest szklane, nie dowieziemy tego. Spiczki na buramy. A tam realne spiczki jest wnętrz. U was jest odkrycie, żeby posmatryć, jak to wygląda. Nie, no masz zapałki. Bardzo ładno to jest. Wow, ale kraina. Czy mi się wydaje, że to są deski do krainy? Tak, świetne są, po prostu świetne te deski. Norilsk, Tejmer. Galeria Handlowa Arena i Prospekt Lenina to nie jedyne miejsca, w których Norylczanie odpoczywają po ciężkim dniu pracy. Niedaleko centrum znajduje się zbiornik techniczny, nazywany też Jeziorem Długim. Ale gdzie tu się wchodzi? Gdzie tu jest zejście? Spójrz, co tu jest. Czysta zona. Wokół samego Norylska jest dużo jezior, takich naprawdę ładnych, otoczonych lasami. Ale w samym mieście też jest jedno jezioro, wokół którego ciągną się po prostu rury i z daleka widać fabryki. I to jest takie najbliższe miejsce, gdzie można przyjść odpocząć. Tutaj wszędzie są rury, ale niech was to nie myli. Może się to wydawać, że to absolutnie nikt nie przychodzi, nie kąpie się, ale przychodzi tu naprawdę wiele ludzi. To ja dobrze widzę, bo czytałem, że gdzieś tu są banie jakieś. Myślisz, że to jest tu przy samych tych rurach? Nie wiem, wygląda to dziwnie, jakby jakieś zejście w podziemia. W sumie tak to wygląda. Tutaj jakieś jakby ławeczki, żeby sobie usiąść. Co to jest? To jest kibel, nie. Morżytor. Здравствуйте. Извините, здесь... Ну, мы пока не работаем, но вообще работаем. А что клуб это? Клуб «Моржей». Значит, купаемся мы там, у нас там 2 парилки, 2 бани, минус 40. Ей! Что? То есть, там можно купаться? Ну, это технический водоем ТЭЦ. Ага. Он живой, там есть рыба, мы ее даже ловили. Не надо. Пойдемте, я вам чуть-чуть покажу. О, вот, ну да, это живописно, потому что люди приезжают на крайний север, и, соответственно, ну, а здесь люди там в минус 40 купаются. Я просто, мне надо проверить. Меня, надеюсь, за это не поругают. Там мы пока ремонтируем. А здесь это что? Тут... Ну, здравствуйте. Как вас зовут-то хоть, товарищ? Борья. Ну, в интернетах поляки всех курмами зовут. Почему-то любят именно так. Какое-то ругательство прям, типа курицы, что ли, курва, да? Не, курва — это не курица. А что такое? Курва — это блядь. А, блядь. А, в смысле, ну типа шлюха, понятно. Ай, лучше сверху. Свет включен, да? Раздевайтесь пока, погрейтесь. Это я называю пригода. По просто пригода гони пригода. Proszę bardzo. O. Jesteśmy gotowi. Na banie, czyli tak, krótko mówiąc, krótka od gadki do gadki i wchodzimy do bani. A, to może świetnie. Nie wiem, jak długo tu wysiedzę, ale to na pewno będzie w minutach. No, grzeje solidnie. I nada siebie atrogać, a ty mileniec. Aha, niuchać. Rzeczywiście ładnie pachnie.
O, jak ładnie pachnie. Eukaliptus. Czuć? Dobrze, gorąco tylko. Brzozą. Jakby wącham tutaj eukaliptus, to jestem bity brzozą. Ale po tej bani trzeba natychmiast lecieć, kąpać się w wodzie. Ło, starczy chyba, idziemy do wody. A czas, ty woda leciło poleć. Jak? O, co wam wszystko, co mówiłam wcześniej. Jaka ciepła woda. Один, два, три. О, да, хорошо. Dobra, to jakie wrażenia, powiedz? Zamieczatelny. Same lutsze. To realne przyklucienie. Da. I ta woda, która tam uchodzi i z truby, ona garysza ile jak? Nie, to tutaj istocznik, a tak jezioro. Ale musieliśmy to zrobić. Byliśmy zmotywowani w tym, że w całym Norylsku nie ma ciepłej wody, więc musieliśmy przyjść tutaj, gdzie z tych rur coś tam wycieka. Tak. Zrobiliśmy to. Norylska udało się. Pierwsza norylska kąpiel. Udało się. I nie ostatnia. Teraz łatwiej. Już nie jest tak jak za pierwszym razem. Drugi raz łatwiej wejść? Tak, zdecydowanie. Ej, ale pan coś tam szykuje dla nas. Jakby. Ej, to był lód, rozumiesz? To był lód! Nie, normalnie. No, ja się pytałem, ile to kosztuje, on powiedział, że to nic nie kosztuje, bo to jest klub normalny, gdzie przychodzisz dla zabawy, tak? A nie, żeby zarabiać hajs. Jakby oni tak to traktują, są wolontariuszami tutaj. A w tym miejscu za nami są te wszystkie rury, z tyłu widać meczet i woda tryskająca z nich. A ta rura w ogóle ciepła, ona jest taka, jak sobie na niej usiądziesz, można z niej w ogóle zjeżdżać do tej wody. Byłem przeziębiony po tym jechaniu towarowym pociągiem, czułem się mega chory od razu jak przyjechaliśmy, ale teraz po tej bani jakby przeszedł mi katar. Co tu się dzieje w ogóle? Jaka to jest woda? Ciepła? Wspaniałe, patrz, prysznice, tylko trochę zimno już. I tak to wygląda, ludzie po bani przebiegają sobie tutaj, często z piskiem, biegają między tymi rurami i tak się bawią. W tle widać meczet. Dobra, chodź się podgrzać trochę, do bani. Do pani znowu? Tak. Póki u nas jest jeszcze energia, idziemy trochę pozwiedzać okolice. W klubie norylskich morsów zostajemy poczęstowani herbatą. Naszą uwagę przykuwa stary album. To zapis spotkań na plaży przy zbiorniku technicznym. Nasz towarzysz pamięta czasy przedstawione na zdjęciach. Urodził się tutaj jako syn radzieckich inżynierów. Całe życie spędził na dalekiej północy. Mówi nam, że Norylsk to miasto, którego nie zamieniłby na żadne inne miejsce na ziemi.